Przed nami moc wrażeń. Rzeczywistość nie zawsze obfituje w wielkie wydarzenia. Jednak, gdy się zdarzają, to życie staje się piękniejsze. Takim wydarzeniem są zbliżające się święta, na które czekamy. Święta Bożego Narodzenia. Otwieramy się wówczas bardziej na drugiego człowieka. Każdy z nas może coś dać drugiemu człowiekowi. My, dzisiaj Państwu, chcemy dać kolejny koncert świąteczny. Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu odpocząć od trudów dnia codziennego, zmartwień, pobudzi nas do refleksji, otworzy serca, wzruszy. Chciałabym Państwu życzyć, by przy wigilijnym stole nie zabrakło nigdy miłości, dobroci, dobrych relacji z bliskimi. A to, co jest do tej pory szare, niechciane, niech się zmieni w tajemnice i w relacje odświętne między ludźmi. Wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, zacznę od pewnego opowiadania, które naprawdę się wydarzyło w kościele w Gdańsku, w kościele Świętej Trójcy przy Muzeum Narodowym. Zakrystianin, zamykając kościół, nie zauważył pewnego młodego człowieka, miał 30 lat. Pukał w drzwi, ale mówili, w tym kościele straszy, więc pewnie znowu coś straszy. Pomyślał sobie, przecież muszę iść do pracy, muszę pozałatwiać tyle rzeczy, spotkać się z tyloma ludźmi. I tak do rana przesiedział w tym kościele. Moi drodzy, za kilka tygodni przyszedł jeszcze raz i mówi, zamknijcie mnie ponownie. To była najpiękniejsza noc w moim życiu. Moi drodzy, biegamy za różnymi sprawami. Jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu. Nie mamy czasu dla siebie samych, nie mamy czasu dla bliskich. Ten czas świąteczny to szczególny czas, wyłączony. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Miejmy dla siebie czas w te święta. Miejmy też czas dla Pana Boga, bo On przyszedł, aby uświęcić ten świąteczny, wspaniały czas. Chciałbym się też z Wami podzielić życzeniami. Chcę na ręce Pani Dyrektor przekazać ten symboliczny opłatek, kawałek chleba, jako wyraz tego, że musimy dzielić się miłością, dobrocią ze wszystkimi. Życzę Wam udanego koncertu, bo idą święta. Thank you.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Koncert Idą Święta uważamy za rozpoczęty. A to wszystko za sprawą chóru Kwidzyńskich Szkół Społecznych, który przed chwilą wykonał utwór pod tytułem Pierwsza Gwiazda. Brawa dla nich! Dziękujemy. Szanowni Państwo, ideą corocznego koncertu Idą Święta jest przede wszystkim przedświąteczna integracja społeczności Kwidzyńskich Szkół Społecznych, a także popularyzowanie utworów świątecznych, tych bardziej lub mniej znanych. Mamy nadzieję, że w tak szerokim repertuarze, jaki przygotowaliśmy w tym roku, każdy znajdzie coś dla siebie, bo liczy się przede wszystkim dobra zabawa i wspaniała atmosfera. Dlatego, żeby już nie przedłużać, zapraszamy na koncert i życzymy miłego odbioru. Thank you.
atmosferę, którą wprowadzili nas rodzice uczniów kwidzyńskich szkół społecznych. Dziękujemy serdecznie za ten wspaniały występ. Jeszcze raz brawo! Teraz przed Państwem reprezentacja klas trzecich Społecznego Gimnazjum w utworze pod tytułem Idą Święta. Zapraszamy! Specjalnie na dzisiejszą okazję ułożyła wiersz. Utwór, który chcemy zadedykować wszystkim naszym uczniom z najserdeczniejszymi życzeniami wspaniałych, magicznych świąt.
Halina Bera, Magiczne Święta. Wesołych świąt bez zmartwień, z barszczem, z grzybami i karpiem, z gościem, co niesie szczęście, czeka nań przecież miejsce. W gronie rodziny wspaniałej niech spełnią się marzenia duże i małe, a każdy dzień nowego roku niech niesie wam miłość i spokój. Szczęście niech u was króluje, pieniędzy niech też nie brakuje, spokoju i wielu łask z nieba, spełnienia wszystkiego, czego wam potrzeba. Wielkimi krokami zbliżają się święta, z czego się cieszą chłopcy i dziewczęta. Skojarzeń z tradycjami wszyscy mają wiele. O swoich opowiedzą wam nauczyciele. Mnie święta kojarzą się z potrawą, którą jest barszcz czerwony, z uszkami, pierożkami. A to dlatego, że barszcz kojarzy mi się z miłością, z gorącem, a pierożki z prezentami. Wnętrza jednych i drugich tajemnicą owiane tworzą nastrój świąteczny, jedyny, niezapomniany. Każdy zgrabny pierożek barszcz czerwony otula, każdy prezent Mikołaj dopasował jak ulał. Nawet barwy potraw z Mikołajem się zgrały. Barszcz jak płaszcz czerwony, a jak pierożki też białe. Zachowując zatem świąteczne zwyczaje, jedzmy barszcz z pierożkami i cieszmy się z Mikołajem. Staropolskim zwyczajem do Wigilii siadamy, gdy na stole 12 potraw różnych mamy. Kluski z makiem i kutia to wspaniałe potrawy, a wszystkie oczywiście z ekologicznej uprawy. Kompot z suszu, kapusta, różne ryby, sałatki, siano pod obrusem, zapach świerku, opłatki. Wszystko dzięki przyrodzie i każdy pamięta. Możemy spędzać te wspólne święta. Dbajmy o tą przyrodę i o własne zdrowie. Zostawmy oprócz tradycji jeszcze coś po sobie. I o tym, by być dla siebie miłym, nie tylko w święta. Należy oczywiście cały rok pamiętać. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Magicznych świąt! A już teraz na naszej scenie zgromadziła się bardzo liczna grupa wykonawców. Są nimi przedstawiciele klasy pierwszych, drugich i trzecich Społecznej Szkoły Podstawowej. Nie ma co ukrywać, iż występy tych najmłodszych wywołują w nas nie lada emocje. Dlatego tym bardziej nie możemy doczekać się tego występu. Zaczynamy!
Dziękujemy serdecznie. Było wspaniale. Daliście czadu. Zdrowych, ciepłych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych atmosfery rodzinnej miłości życzy Samorząd Uczniowski Społecznego Liceum. Przed nami kolejni wykonawcy. Tym razem są to uczennice klas siódmych. Przywitajmy je gromkimi brawami. Thank you.
A przed Państwem na naszej scenie reprezentacja klas pierwszych Społecznego Liceum, która nie tylko zaśpiewa, ale także zagra, a nawet i zatańczy popularny utwór świąteczny pod tytułem Jingle Bell Rock. Brawo! Bardzo wesołych świąt. Dzieciom wspaniałych prezentów i przedniej zabawy, a dorosłym chwili wytchnienia od codziennego pośpiechu. A wszystkim bez wyjątku rodzinnej miłości i świątecznego ciepła, dzielonego z bliskimi w ten niezwykły wigilijny wieczór. Wesołych świąt! Tym razem zapraszamy Państwa do wysłuchania instrumentalnej wersji znanej i lubianej kolędy w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej. Zapraszamy!
Jesteśmy pod wrażeniem. Gratulacje. Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów, świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy niż ten, który właśnie mija. Wesołych świąt! Już za chwilkę będziecie mogli Państwo podziwiać przedstawicieli uczniów klas drugich Społecznego Gimnazjum. Uczniowie ci zaprezentują się nie tylko w wokalnej odsłonie, ale także instrumentalnej i tanecznej. Brawo! Thank you.
przez trudy do gwiazdki. Właściwie to tak mogłoby brzmieć motto naszej szkoły w tym szczególnym świątecznym czasie. Życzymy wszystkim, aby całoroczny trud pracy, nauki, realizacji przeróżnych zobowiązań zakończył się pomyślnie przy świątecznym stole w gronie najbliższych. Radości, życzliwości, serdeczności i miłości na te święta życzy Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Wesołych Świąt! A tymczasem na scenie widzimy miłą gromadkę uczniów klas czwartych Społecznej Szkoły Podstawowej. Przywitajmy ich gromkimi brawami. Wesołych Świąt!
ta liczna gromada na scenie to uczniowie klasy szóstej, którzy zaprezentują się w iście góralskim stylu. A więc do dzieła! Święta to taki czas, kiedy możemy zahamować, kiedy możemy się zatrzymać, kiedy możemy pobyć nawet sami ze sobą i z najbliższymi tak po prostu dłużej. Życzę Wam tego, abyście potrafili wyhamować i znaleźć czas dla siebie, dla najbliższych, dla tych, którzy są daleko, chociaż blisko fizycznie, aby stali się bliżej w te święta. Bo ten mały Pan Jezus, który się rodzi, to takie małe dziecko, które potrzebuje opieki, a on się rodzi w każdym z nas. No właśnie, kiedy Maryja oczekiwała na ten czas narodzin, miała świadomość tego, że ta miłość rodzi się pod jej sercem, to służyła. W tym czasie udała się do swojej krewnej Elżbiety, aby służyć z miłością i wyśpiewała przepiękny hymn uwielbienia Magnificat. Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, w Zbawicielu moim. Przed nami najstarsza reprezentacja uczniów, czyli tegoroczni maturzyści, którzy oczywiście z chęcią oderwali się od intensywnej nauki, aby móc dziś przed Państwem wystąpić. Zapraszamy! Jak piękny sen. W jedną
zewiennych win. Biały śnieg spadł, przykrył kilka naszych kłamstw, przykrył samotności czas, przykrył ciemną stronę. Nauczyciele i uczniowie. W te nadchodzące święta Bożego Narodzenia składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam, abyście byli dumni z tego, co robicie. Byście byli wdzięczni sobie za to, kim jesteście. Byście kierowali się w życiu życzliwością, wyrozumiałością i szacunkiem do drugiego człowieka. Ale najbardziej życzymy, byście zapomnieli o wszystkich troskach i delektowali się każdą wolną chwilą w te święta, w ten piękny czas. A dla wszystkich maluchów życzymy bogatego Mikołaja i spełnienia najskrytszych marzeń. Spokojnych i zdrowych świąt! Tym razem zapraszamy do wysłuchania instrumentalnej wersji kolędy Przybierzenie do Betlejem. Całości zagranej przez uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej. Brawa dla nich! Thank you.
Herkese merhaba. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk, başarı ve barış diliyorum. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Z Rzeźdwom, wesołych rzeźdwianych i noworocznych świąt. Bażaję wam zdrowia i natchnienia. Wszystkiego najlepszego. Herkese merhaba. Herkese mutlu noeller diliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla, bol eğlenceli, başarı dolu, güzel bir Noel ve yeni yıl olsun. Kocham was i wesołych świąt. Kis kis. Ta kolorowa gromadka na scenie to uczniowie klas piątych Społecznej Szkoły Podstawowej, którzy zaprezentują się w utworze pod tytułem Gwiazdy Tańczyły. Brawa! Radosnych, zdrowych świąt, bogatego Mikołaja i fantastycznej zabawy.
wielu sukcesów sportowych, zwycięskich trofeów dla naszej szkoły. Oraz świetnej formy przez cały nadchodzący rok. Wesołych świąt! Jak widać, nas nie zagościli kolejni wykonawcy. Są nimi uczniowie klasy drugiej SLO. Przywitajmy ich gromkimi brawami. Szanowni Państwo,
czas zbliżających się świąt to czas oczekiwania. Oczekiwania na drugiego człowieka, na wspólne, rodzinne spotkania. Życzymy więc, by po okresie wzmożonej aktywności nadszedł czas wytchnienia. By cieszyli się Państwo magią świąt, obfitujących w gesty dobroci i miłości. By ten czas był lepszy, wyjątkowy. Wesołych świąt! Nasz koncert dobiega końca, dlatego z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim zaangażowanym w dzisiejszą imprezę, a Państwu za tak liczne przybycie. Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim wykonawcom, którzy zaprezentowali się na scenie. Naszą wdzięczność kierujemy także do tych wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i przyjaciół, którzy swoją pracą, zaangażowaniem i pomocą współtworzyli ten koncert. Dziękujemy raz jeszcze za prezentację na scenie, przygotowanie występów, za scenografię i wsparcie organizacyjne. Brawo! Nasz drugi koncert. Jest taki spiritus moment tego wszystkiego. Dobry duch. Agnieszka, brawo wam. Stworzenie tego koncertu. Boję się, że nie byłabym w stanie wszystkich teraz z tego miejsca wymienić, ale bardzo serdecznie dziękuję całemu sztabowi za pomoc w przygotowaniu, a Państwu za obecność. Dziękuję bardzo z nami. Dziękuję bardzo.